Wymagający czas oczekiwania może wynieść do 30 minut. Ponadto w wagonie numer 3 mogą Państwo skorzystać z oferty. Mam na imię Adam i muszę powiedzieć, że ostatnio polubiłem podróże Pendolino. Oczywiście nie dzięki umywalkom wielkości pisuaru w typowej toalecie męskiej, zabudowanych tak, że nie dojdzie tam więcej niż ludzka dłoń, ale ze względu na nowe wyposażenie treningowe, które jest idealnie wkomponowane w podstawowe przedmioty znajdujące się w pociągu. Zastanawiam się, kto mógł wymyślić coś tak zjawiskowego. Po pierwszych kilku seriach otwieram kompa i zajmuję się pracą. Pracuję jak długo mogę, jednak po pewnym czasie wraca ochota na trening. Nie wiem, jakoś tak coś mi mówi, żebym ruszył tyłek i wziął się do roboty. Muszę przyznać, że fotele w Pendolino osadzono bardzo solidnie, dzięki czemu nie trzeszczą podczas robienia dipów. Spokój pasażerów jest zatem gwarantowany. Podłoga natomiast została idealnie wygłuszona, zatem można na niej pompować ile wlezie. Później przeważnie przychodzi faza zjazdu, tak zwana drzemka przedposiłkowa, żeby jeszcze nabrać apetytu. Przejeżdżający wagon VARS informuje o tym, że jest właściwy moment, aby wyciągnąć swój własny pokarm i nie przepłacać. Na tym etapie podróż powoli dobiega końca, więc wraz z zakończeniem spożywania posiłku czeka mnie ostatnia sesja treningowa na podłodze o doskonałej sztywności, dzięki czemu stabilność przy robieniu handstandów jest niesamowita. Brawo, PKP! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie, AJ the Polish American. Jesteśmy w Krakowie, zaczynamy przygodę. Przyjechaliśmy na robotę, będziemy nagrywać, filmować, trenować, ale to wszystko za chwilę. Wszystko za chwilę. Dobrze, ja mi się wyspałem. Jak tam wasze humory? No słuchaj, spałem 3 godziny. O 5? O której wstaliście? No ja 3:30. 3:30, a jestem śpiąca królewna, panna, gwiazdeczka i pojechałem Pendolino o 2 godziny później. Ale zapłaciłem ze swojej dniówki, więc na moje. Ciężko w ogóle, patrzcie, jak ciężko być vlogerem. Jedna torba, druga torba, trzeci plecak, trzecia torba, torba plecak, wiecie o co chodzi, i kamera w ręku. A ja mam dwie ręce. Nogami vloguję. Pomóc? Nic, dobrze. Już dało radę, dziękuję. Zero peki, zero współpracy. Ja nie mam pojęcia. Wymęczony jestem, no to siemano, słuchajcie, jest tak. Yo bro, już było, jesteśmy w Krakowie, tak jak mówiłem, no i dzisiaj nagrywamy kolejną część filmu, która będzie, film będzie przygotowywany na Sopot, więc dzisiaj tutaj ekipa Michał, Maciej, nagrywamy wspólnie pana Boreckiego, yo, i tam jest Arek Czerw, więc naprawdę kozackie warunki, siłownia, klimat nie z tej ziemi, w ogóle nie z tej epoki. Poza YouTubami właśnie trzeba jakoś dorobić, wiecie, coś trzeba wrzucić na żołądek, więc tak to wygląda. Więc jak chcecie film, to wiecie, kogo mam tylko dzwonić, nie? Nie no, ale od boku to w ogóle... No ja, jak jest pełny, teraz jest pusty, to zawsze miarą tego, czy masz dobrą klatę. Tak, czy możesz postawić sobie shaker. Możesz postawić shaker, no mówię, teraz jest pusty, więc trochę gorzej. Ale da radę, widziałem zdjęcie. Wiecie, nie? Ja tak w lipcu na Sopocie będę. Pomyśl o tym, żeby... This is me working right here, right now, on a gym champion in Krakow, you know? How it is, your boy, AJ, running with the gimbal, with the camera on the gimbal. Znowu mówię głupoty, od razu łzy mi lecą, jak mówię głupoty. To ja od tyłu zatrzę światło. Od tyłu chcesz mnie wziąć? Oh man, bro? Na drugi bar? Jo. Tak, przodem klatą do mnie przejdź. Spoko.
Piotrek daje tam teraz wywiad. Więc niedługo będą kończyli, ale trzeba być cicho. Ja sobie robię ćwiczenia, brzuch, klata. Wywiady się skończyły. Co, zestresowany? Nie. Nie, kurde, gada, tylko mówię, że jak youtuber od razu siedzi na, widać, że przed kamerą youtuber jest, nie? Robimy ostatnie, teraz żeby było fair, bo wcześniej byłem bez pompy. Troszeczkę się spompowałem, robimy sobie ostatnie takie, no zobaczymy ile mi brakuje, nie? Jeszcze ile lat. Ja bym tu tylko chciał nadmienić, że teraz jest cwaniak, bo on się spompował. Godzina po treningu mi już zeszło i mi się będzie równo. Ale musisz, i tak przegra. Nie musisz na pompie. Patrz, trzymaj, dawaj. I teraz musisz rozłożyć najszerszy... Stanę z przodu, żeby był większy. Okej, okay, żeby był większy. I teraz starasz się, najpierw ściągasz do tyłu delikatne łokcie i następnie rozkładasz najszerszy grzbietów, wyciągając się w górę, nabijając klatkę. Tak, tylko nie tak, jakbyś prowadził taczkę, tylko starasz się do boku mocno. O Jezu. No, już teraz lepiej. Jeszcze troszkę najszerszy grzbietu rozłóż. Delikatnie niżej barki. Dobra, no. Teraz jest okej. Okay. No, coś tam by było z ciebie. Dobra, przejdźmy do bicepsu przodem. No, już lepiej. Okej, okay. Klatkę wypnij do przodu. O kurde, stary. Okej, okay. Chcesz dalej, czy już wystarczy? Tak się stoi, ile się stoi na scenie? No, czasami długo, zależy od tego jak trzymają. Ty... Ale nie dość, że jest odwodnienie. 30-40 stopni na scenie. Wali na ciebie taka na lampa, ale naprawdę, że jest. Tutaj są komfortowe warunki. Nie ma szans, ale dobra. Zginasz nogę, tak jak ja mam, do mniej więcej 60 stopni. I teraz, kolanem nogi, która jest dalej od sędziów, naciskasz na dwugłowy udar. Zobacz, teraz jest taki, teraz nacisnę, no i się rozpłaszcza, tak? Taki my. Ale to ja w ogóle mięśni nie mam. Aha, okej, okay, rozumiem. No dobra, to pomijmy ten aspekt. Prawda? I teraz rękę prowadzisz po najszerszym grzbietu, żeby też rozpłaszczyć. Zginasz ją do 90 stopni, a drugą ręką napierasz na klatkę piersią, jakbyś skręcał kierownicą, żeby ona zaczęła się prążkować. Ta ręka ma być luźna, ma być ten, ta część klatki piersiowej rozciągnięta, tak, a tamta druga napięta na maksa. Starasz się napiąć pośladek, noga napięta, no i mamy klatkę bokiem. Prostujemy zawsze, ja mówię, dziękuję, prostujesz, nie zdrzeć się do tyłu. Skurczdupska. No przecież w nogach, wszędzie właśnie tutaj skurczyła piąty. Pozostały jeszcze trzy pozy. Dobrze, ja myślę, że wystarczy. Dobra, wystarczy. Dobra, na dzisiaj wystarczy, następny odcinek za rok. A co skalisteniki robisz? A skalisteniki? No nie będę gdzieś potrenowany. Ale dobra, kiedy... A na rękach staniesz, czy nie? Wstawałeś kiedyś? Chodzę bardziej niż stoję, bo ciężko mi jest ustać, więc się przemieszczam. To raczej. Jeszcze słabo, nie? No chodzić jest trochę łatwiej. Ale dobra, jak tak jesteś cwaniak, kiedyś przyjadę do ciebie i zrobimy skalisteniki. Dobra. Jak będę mniej ważył. Dobra. Ser królewski, indyk, rzutkiewka, krakowska. Ty co masz? Wodę, jajka. Ile? Torba z plecaka. Plecak staje się torbą. Na to czekałem. Nie, Boże, co się dzieje? Patrzę, beef jerky. Ja jestem wyjechany, kończę ten odcinek. Normalnie kładę się, idę spać, tam leci mecz, chłopaki oglądają. Zobaczcie jeszcze jaki mamy wyśmienity, wybitny kibel. Normalnie jak wszedłem, kryształowy żyrandol w ogóle, co tu się dzieje? Jak wszedłem to mówię, bro. Tak czy inaczej, bro, it's been a pleasure. Jeżeli chcecie kolejny vlog z Krakowa, jutro idziemy nagrywać Parisa, to 10 tysięcy komentarzy i 10 tysięcy łapek i lajkuję wtedy wszystkie komentarze, które zostawicie. Przysięgam. I no pewnie z 3 godziny mi to zajmie. Ale tak jest. Żegnam się. Yo, peace out, brother. Buziaczki na razie. Yo. Yo bro, how we do it? Lecimy, zakulisowa scena z pracownikiem Warsu, bardzo w porządku człowiek, dzięki. Jak masz na imię? Jerzy, ja mam na imię Adam, bardzo miło. Miło, tak. Także widzicie, korzysta się z pomocy, jak chce się tworzyć w piękne dzieła, które wy lubicie później oglądać, to tak to jest. O, ale ostrość, gubię, no.